Cześć, niech was Bóg błogosławi. Jestem w mieście Kłodzko, nad Nysą Kłodzką. Wasulo, pójdziemy uwolnić duszę, którą bardzo kocham, a która bliska jest płomieni szatana. Ona nie zdaje sobie sprawy z podstępnego planu, jaki on powziął wobec niej. Kim jest ta dusza, panie? To jedna z moich oblubienic. Zakonnica? Tak, zakonnica. Zaniedbała mnie, ogarnięta próżnością. Umiłowana, doprowadź ją do mnie przez twoją miłość. Ja ją kocham, kochaj mnie, a zostanie uwolniona. Wasulo, te dzieła są tajemnicze dla ciebie i dla wielu, lecz wierz mi, ja jestem Jezusem mądrością. Teraz będziesz mnie błogosławić. Odczuwaj mnie. To mnie otacza chwała. Wszystko to spełni się według mojego planu. Jezu, to takie piękne być w taki sposób z tobą. Wasulo. To piękne, to cudowne. Wasulo, czy kiedykolwiek cię opuszczę? Gdy Jezus mówi mi to, mogłabym umrzeć. Takie to piękne. Tylko Bóg potrafi przemawiać takim tonem. Kochaj mnie, wynagradzaj za tych, których serce jest lodowate wobec mnie. Ołtarzu, żyj dla mnie, napełnij twój płomień moim płomieniem. Ołtarzu! Nie zapominaj nigdy, jak bardzo cię kocham. Pozostań gorliwa, rozpalaj z serca. Ugaś moje pragnienie. Jezu umiłowany, zachowaj mnie przy sobie. Bez ciebie jestem zgubiona. Pozostaniesz przy mnie, czy zapomniałaś o naszych więzach? Jesteś ze mną związana więzami wiecznymi. Dziękuję, Panie, że troszczysz się o mnie, o największe nic, o tę, która się ciebie zaparła. Również Piotr się mnie zaparł. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 26, wers 69 i tak dalej. Również Piotr się mnie zaparł, a jednak na nim umieściłem pierwsze fundamenty mego kościoła. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 16, wers 18. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli skała. I na tej skale zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. Również Piotr się mnie zaparł, a jednak na nim umieściłem pierwsze fundamenty mego kościoła. Czy o tym zapomniałaś? Jestem Panem, który kocha cię w sposób niewypowiedziany i na tobie, duszo, wyryłem moje słowa. Ja jestem twoją siłą. Zachowaj mnie w swoim sercu teraz i na zawsze. Tak, Panie, będę ci wierna. Podejdź, pozostań ze mną tego dnia. Bądź moją towarzyszką.